Na początek luźne pytanko, kto lubi Edwarda? Ja lubię. To jest nas już dwóch w takim razie. No i co? No i nic. No i co z tego będę miał? No to już jest troszeczkę interesowne. Takich zachowań nie lubimy i nie tolerujemy. Co z tego będę miał? Nie tolerujemy takich zachowań. Wszyscy idziemy za głosem serca. No lubię Edwarda, no i co? No, nie afiszujemy się z sympatiami. Ale tego hejterstwa się nazbierało? Nie, to od nas ludzie ze stacji są. Aha. Jarek, wyluzuj. Tak? Mhm. Na pewno? No to macie. Uwaga. Przestań, Jarek. Jest. Hejt za hejt. No i co? No i co teraz? Nieważne co gadają, dla nas jesteście bezcenni. Jesteście siebie warci wszyscy. Okej. Brawa. Brawo. A najbardziej lubimy takich, którzy są próżni i puści w środku. I nie mają kręgosłupa moralnego. Brawo. Tak jest. Lubimy najbardziej tych, którzy za kasę zrobią wszystko. Tak jest. Są tu tacy, brawa dla nich, dla takich właśnie bohaterów. Słuchaj, mam pomysł na biznes. Mhm. Taki portal chciałabym założyć. Ale jaki portal? Do przenoszenia się w czasie czy coś? Nie o gwiazdach, ale może być, że przenosimy się w czasie. Tylko to wiesz, to jest kwestia kasy, nie? Potrzebowałabym trochę gotówki. Gotówki, no... Akurat wiesz co, nie wzięłam nic z domu ze sobą. Prokop, tak. Żenada. Mhm. Ale Kuźniar jakiś. Kuźniar, masakra. Ale spokojnie. Tak? Spokojnie, ale jest straszne. Bez hejtu. Jest straszne. Mhm. Jest straszny, mega straszny, okay, ale tak, bez hejtu. Dobrze, panie dyrektorze, tak. Także... Słuchaj, nie podoba mi się twój wzrok, tak jak na mnie patrzysz. Przepraszam jakoś. W takim razie. Z góry na mnie patrzysz, to jest niefajne. A jak mam patrzeć? No jakoś inaczej, popracuj nad tym. Okej, przepraszam. No, dalej na mnie tak patrzysz, dalej to widzę. Dalej nic się nie ale zmieniło. Ale ja po prostu nie jestem w stanie inaczej, to jest miłość. Ja patrzę z miłością. To jest, tak po prostu wyrażam miłość do osoby, którą ja szanuję. Ja też tak patrzę jak on. No. Pani Aniu, portal pozytywnipozytywnie.pl. Chcielibyśmy jakiś taki dobry, fajny news o Jarku Kuźniarze. Zna go pani, prowadzi z nim pani program. Jakaś taka jego zaleta, za co go najbardziej pani ceni po prostu? Jarek jest sympatyczny. Tak, wow, jest sympatyczny. Wow, to już coś. Chociaż nie. To nie jest Jarek akurat. Pamiętam jak była taka sytuacja zabawna, że przepuścił mnie kiedyś w drzwiach. Tak. Ale to chyba był Marcin Prokop jednak. Aha, to był Marcin czyli nie Jarek. W takim razie może coś negatywnego, może będzie łatwiej jakoś znaleźć. To nie ma problemu, z tym nie ma problemu, ale to jest, nie wiem ile ma pani czasu po prostu. 60 minut taśmy mamy. Słuchajcie, mam fajną historyjkę, taką zabawną. Chcecie usłyszeć? Proszę, z Nowego Jorku. No. Kojarzycie Nowy Jork w USA? Sara, podobno jesteś autorką projektu reformy odzieżowej. Coś więcej o tym tajnym projekcie? Wiesz co, chodzi o to, że jest dyskomfort, kiedy się staje na przejściu dla pieszych obok kogoś, kto zapłacił za koszulkę tylko 20 zł przy mojej wartej 2000 euro. No tak.